Narodowy Bank Polski inauguruje nową serię monet kolekcjonerskich poświęconą wybitnym polskim ekonomistom. Pierwsza moneta z tej serii została zadedykowana Mikołajowi Kopernikowi. Moneta została wybita tzw. stemplem lustrzanym. Umożliwia on pokazanie wszystkich najdrobniejszych szczegółów monety, nie tylko samego wizerunku Mikołaja Kopernika, ale także fragmentu jego dzieła, rozprawy o biciu monety. Dzięki temu dziełu Mikołaj Kopernik jest uznawany za jednego z najwybitniejszych ekonomistów, nie tylko epoki renesansu. Awers i rewers zyskują specyficzną, taką nieoczywistą symetrię. Z jednej strony na formie okręgu mamy wizerunek Mikołaja Kopernika, natomiast z drugiej strony w tym samym miejscu przedstawione jest godło i fragment jego dzieła. Ten podział został tak zakomponowany, żeby faktycznie ten awers i rewers się łączył. Wprowadzenie takich okręgów łączy postać Mikołaja Kopernika jako ekonomisty z Mikołajem Kopernikiem jako astronomem. Moneta trafi do rąk kolekcjonerów w nakładzie do 15 tysięcy sztuk. Jej nominał to 10 zł, średnica 32 mm. Moneta jest wykonana w srebrze, próby 925. Moneta będzie dostępna w oddziałach okręgowych Narodowego Banku Polskiego, w sklepie internetowym dostępnym na stronie nbp.pl oraz w sklepach numizmatycznych na terenie całej Polski.